Cześć! Dzisiaj porozmawiamy na temat Xiaomi Redmi Note 5A, czyli budżetowym modelu prosto od znanego chińskiego producenta. W cenie poniżej 500 zł, która w Polsce oficjalnie wynosi 499 zł, oferuje naprawdę dobrą specyfikację i względem modelu Redmi 4A oferuje również większy, bo 5,5-calowy ekran o rozdzielczości HD. Czy jednak jest to najbardziej sensowna propozycja w swoim segmencie cenowym? Xiaomi Redmi Note 5A w całości wykonano z dobrego jakościowo tworzywa sztucznego. Jeżeli chodzi o obudowę, to widać, że mamy do czynienia z powiększoną wersją Redmi 4A. Model równie dobrze leży w dłoni, może się podobać, a nawet oferuje diodę powiadomień, port podczerwieni do sterowania sprzętem RTV i osobne miejsce na karty microSD oraz dwie karty SIM. Ekran o przekątnej 5,5 cala ma rozdzielczość HD. Owszem, można dostrzec pojedyncze piksele, jednak w tym segmencie można to jeszcze zaakceptować. Matryca IPS oferuje niezłe, przyjemne dla oka odwzorowanie barw, niezłe kąty widzenia, akceptowalną czerń i przyzwoitą biel. Reakcja na dotyk bez zastrzeżeń, podobnie jak poziomy jasności minimalnej i maksymalnej, choć w słońcu problematyczne są refleksy na całej przedniej tafli szkła. Urządzenie napędza 4-rdzeniowy Snapdragon 425 z Adreno 308. W połączeniu z 2 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej radzi sobie w grach, nie nagrzewa się nadmiernie, a w codziennym użytkowaniu wypada jedynie przeciętnie. Działa całkiem szybko, ale zdarzają mu się lagi i klatkowania animacji, których próżno było szukać w Redmi 4A z MIUI w wersji 8. Oferuje tryb pracy w 2 oknach. Trzeba się jednak pogodzić z tym, że Redmi Note 5A nie jest skierowany do wymagających użytkowników i działa po prostu nieźle, lecz jak na budżetowca. Na pokładzie ujrzymy MIUI 9 z Androidem 7.1.2 Nougat. Mamy ogrom opcji związanych z personalizacją, a także funkcji dodatkowych, m.in. związanych z możliwością szybkiego uruchamiania konkretnych aplikacji odpowiednią kombinacją przycisków. Pod tym względem Xiaomi naprawdę się postarało. Telefon dysponuje Dual SIM Standby, LTE, Bluetooth, Wi-Fi, GPS i GLONASS. Jedyną wadą jest brak NFC, chociaż w tym segmencie to niestety standard. Każdy moduł działa bez zastrzeżeń, jakość rozmów stoi na wysokim poziomie, nie pojawiły się także jakiekolwiek problemy z zasięgiem. Pojedynczy głośnik multimedialny znajduje się na dolnej krawędzi. Gra bez rewelacji i wystarczy do posłuchania czegoś z YouTube'a i smartfon dopiero na słuchawkach pokazuje swój prawdziwy potencjał, oferując przyjemne brzmienie. Z tyłu ujrzymy aparat 13 megapikseli, z przodu 5. Aplikacja jest prosta w obsłudze i oddaje do dyspozycji wiele trybów dodatkowych. HDR, sceneria, nocny, zdjęcie z dźwiękiem czy upiększenie twarzy. O manualnym nie wspominam, bo kontrolować w nim można jedynie ISO i balans bieli. Jakość fotografii powinna zadowolić większość osób. Dzień jest nieźle, chociaż po powiększeniu widać pewne niedoskonałości. Filmy wypadają również akceptowalnie, chociaż widać, że są prosto z budżetowca. W nocy już jednak dostrzeżemy widoczne szumy. Jeżeli chodzi o przednią kamerkę, to zdecydowanie nie jest to propozycja dla fanów robienia selfie. Bateria 3080 mAh pozwala na pracę na jednym ładowaniu od 3,5 do 4,5 godziny na włączonym ekranie przy LTE i do 6 przy Wi-Fi. Ładowanie zajmuje około 120-130 minut. Bez rewelacji, choć konkurencyjny TP-Link Nefos X1 notuje jeszcze słabsze wyniki. Podsumowując, Xiaomi Redmi Note 5A to dobry smartfon, jednak w porównaniu do Redmi 4A, który miałem okazję testować na MIUI wersji 8, działa o wiele słabiej i tutaj przejawia się najpoważniejsza wada tego telefonu względem podobnie wycenionego TP-Link Nefos X1 Lite i jemu podobnych. Gdyby nie sporadyczne lagi, model ten mógłbym śmiało zarekomendować każdemu, kto chciałby kupić nowy smartfon, jednocześnie nie płacąc więcej niż 500 zł. Dlaczego? Oferuje pełne wyposażenie z zakresu łączności, aczkolwiek należy oswoić się z tym, że w tej klasie urządzeń nie znajdziemy niczego z NFC, za wyjątkiem propozycji od LG. W dodatku Xiaomi prezentuje naprawdę dobry poziom, jeżeli chodzi o multimedia, jakość rozmów czy ekran, który mimo rozdzielczości HD oferuje naprawdę dobrą jakość i spokojnie możemy oglądać na nim filmy czy też grać w gry. W porównaniu do 4A gorzej prezentuje się również czas pracy na jednym ładowaniu, ale telefon bez większych problemów powinien wytrzymać 1,5-2 dni nieintensywnego użytkowania. Za 498 zł trudno by było oczekiwać czegoś więcej, szczególnie, że ten model wyróżnia się świetnym oprogramowaniem. Znajdziemy tutaj ogrom funkcji, wiele opcji związanych z personalizacją i pozostaje mieć jedynie nadzieję, że wraz z kolejnymi aktualizacjami ten telefon po prostu przyspieszy. Wtedy będzie wzorcowym urządzeniem z niskiej półki cenowej. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie Xiaomi Redmi Note 5A, zapraszam do zadawania ich w komentarzach i to by było na tyle w dzisiejszej recenzji. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!